Raz, dwa, trzy, słychać mnie? Tak, nie mamy mikrofonu, ale myślę, że sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie w marcu 21, jak byliśmy na początku wiosny, który zorganizowaliśmy również z Szubary Cafe. Dzisiaj po raz pierwszy nasza pierwsza wystawa, która prezentuje efekty naszej półrocznej pracy. Jesteśmy Oleśnica Bike Style, połączyliśmy siły i połączyliśmy nasze pasje właśnie rowerami. Tak, zaczęliśmy od tego, że wyszliśmy na ulicę naszego miasta i fotografiliśmy wszystkich rowerzystów. Wiedzieliśmy, że to troszeczkę mało, stąd akcje rowerowe, przejazdy, wystawy. Tak jak wspomniałem, ta jest pierwsza. Wielkie brawa dla osób, które są głównymi twórcami tej wystawy, czyli Sebastiana Paszkiewicza, Marty Szczepaniak, Marysi Paszkiewicz. Wielkie brawa. No cóż, nie przedłużając, wszystkie informacje znajdziecie na naszych ulotkach, znajdziecie je też na tej tablicy, gdzie o nas trochę poczytacie. Zapraszamy na naszego Facebooka, zapraszamy na Facebooka Szubary Cafe, a teraz zapraszamy do oglądania zdjęć i drobnego poczynku. O monocyklu? Jasne, jak najbardziej. To jest monocykl i monocykl jest bardzo fajnym narzędziem, moim zdaniem lepszym niż rower, gdyż z tego względu, gdyż mieści się do pociągu i pod pachę się mieści i dziewczyny zwracają bardziej uwagę, także łatwiej wyrwać laski. I ogólnie też da się jeździć na długie dystanse, co polecam. Dzisiaj na przykład 35 km z Wrocławia na monocyklu. Tak, i są też mniejsze odmiany, tam do triczków jakiś, do skoków po górkach. Też bardzo lubię, różnie. Jeżdżę od ze 2 lata już. I na początku jeździłem sam, nikogo nie znałem, żadnego monocyklisty, bo to jest bardzo mało popularny sport. Aczkolwiek strasznie ludzie podziwiają i się też wkręcają w to, także łatwo zyskać kumpli i ich przeciągnąć na tą naszą jednokołową stronę mocy. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy ze Staszkiem Królem, jednym z organizatorów dzisiejszej wystawy. Czego dotyczyła wystawa? Jako grupa, która zrzesza oleśnickich rowerzystów, chcieliśmy Wam pokazać właśnie, jak oleśnicy rowerzyści w naszym mieście wyglądają, na jakich maszynach jeżdżą. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo różnorodna grupa osób, także liczymy, że też, że tak powiem, nabierzecie ochoty na jazdę na rowerach, tym samym oglądając tą wystawę i będziecie promować nasze miasto w świecie. Jak wygląda organizacja tego typu imprez? Wystawę tego typu organizujemy po raz pierwszy, także tym bardziej zapraszamy do Szubaru Cafe, oglądając tą wystawę do końca maja. Dzięki współpracy, bardzo dobrej współpracy z Szubaru Cafe oraz z firmą Elika nie mieliśmy naprawdę żadnych problemów z zaaranżowaniem tej scenerii. Tak jak widzicie, miejsce jest idealne do tego typu inicjatyw, także zachęcamy lokalnych artystów również do organizacji tego typu przedsięwzięć. Jak można się z Wami skontaktować? Prowadzimy konto na Facebooku, wpisując Oleśnica Bike Style na pewno, że znajdziecie. Oprócz tego, jeżeli korzystacie z Instagrama, tam też wpisując to hasło znajdziecie nasze konto. Dodatkowo korzystamy z maila, jeżeli macie jakieś bike style'owe pomysły, chcielibyście zgłosić się do naszej, wziąć udział w sesji zdjęciowej i znaleźć się w naszej galerii, możecie napisać na adres mailowy oleśnicabikestyle@gmail.com. Co planujecie na najbliższy okres? Mamy fajną niespodziankę dla mieszkańców Oleśnicy, o której nie chcielibyśmy mówić dużo, ponieważ czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie pewnego projektu, ale oprócz młodych oleśnickich rowerzystów chcielibyśmy pokazać, jak wyglądało środowisko rowerowe w przeszłości. Dlatego chcielibyśmy razem z Oleśnickim Domem Spotkań z Historią zorganizować wystawę zdjęć naszych dziadków, naszych mam właśnie z rowerami. Także to jeden z planów. Oprócz tego oczywiście rajdy, pomoc w rajdach, które już w Oleśnicy istnieją. Chcielibyśmy promować nasze materiały promocyjne, torby, po to, żeby o rowerzystach w Oleśnicy było naprawdę głośno. Dziękuję bardzo. Dla Oleśnicy TV mówiła Roxana Malczewska.